Ja naturalnie byłem w kopalni zapasowej i każdego dnia mogłem iść na front. Naturalnie tak opatrzność rządziła, tak wygrywałem, że 4 razy uniknąłem zabrania na front. Przetrzymałem to na robotach, na różnych komendach. Święta i przychodzi styczeń. W styczniu na rozkaz sztabu generalnego dowódca kompanii zarządza wyjście na placu o godzinie około 9 i woła: trzecia lista wystąp. Wystąpiliśmy. Wtedy pada rozkaz: broń odłożyć, kto posiada jakąkolwiek broń. Odkładaliśmy to broń. Wszyscy, którzy byli ze mną, po prostu podlegli. Chłopaki zesztywnieli z tego wszystkiego. Myśleli, że grozi nam coś strasznego. Ale podoficer był spokojny i podoficer odczytał rozkaz, że ludzi trzeciej listy wycofać z formacji pierwszoliniowych, czyli grenadierów i saperów, a przeszkolić ich w formacjach drugiej linii, czyli w artylerii. Słychać było odgłosy już wtedy z frontu zachodniego. Amerykanie podchodzili pod Rajnę, ale nie zdołali nas zająć. A każdy z nas marzył, żeby tylko Amerykanie weszli. Chociaż nie mieliśmy żadnej broni, byliśmy bezbronni wtedy. Po wyszkoleniu w Rajne jedziemy do, cały pluton jedzie do Ham. Ham, miasto przemysłowe, dosyć silnie zwarto zbudowane i silne koszary artylerii, dobre koszary. Tam znowu wyposażają nas w nową odzież, nową bieliznę i będzie zadanie wyjazdu na okupację. No to jak taka powiedzka była, no to każdy się po prostu ucieszył, że jedzie na okupację. Tam było trochę swobody i trochę lepszego życia. Ale niestety tak się nie skończyło. Amerykanie podeszli pod Ham. Jak podchodzili pod Ham, dowódca, kapitan pochodzenia austriackiego, wzywa całą kompanię, a było nas tam niestety, ale zgromadzono 200 ludzi, wszystko trzecia lista. Była tajemnicza organizacja nasza, były komendy plutonów, dowódca tajny, dowódca kompanii, ja miałem 4. pluton tajny, potajemnie. No ale wszystko po cichu trzeba było, twardo, twardo. A dowódca na placu pyta się, że powinniśmy iść na jachtkomando, na ochotnika. Kto chce iść na jachtkomando, podnieś ręce. Żaden nie podniósł ręki, żaden się nie zgłosił. I wyzwał nas od przeklętych Polaków, że żremy niemiecki chleb, a nie chcemy walczyć. No, każdy wytrzymał, bo sytuacja frontowa, tam nie ma się co człowiekowi odzywać. Może bardzo szybko wpaść. No, ale to nie koniec. Amerykanie podchodzą i ostrzeliwują w koszary. Ten kapitan wyprowadza nas z koszar z wartym szyku. 200 ludzi z wartym szyku wyprowadza. A więc każdy z żołnierzy tylko zżyta zębami. My ci takie i takie damy jeszcze. Zobaczysz. No, prowadzą nas pod flagą Czerwonego Krzyża, ludzi bezdomnych, bezbronnych. Wszystko się patrzy, cywile się patrzą, co to się dzieje. Taka dobra kompania doborowa, bez broni, nie walczy, tylko idzie sobie na, jak na spacer. Idziemy do Werlu, miasteczko Werle. Tam nasze spojrzenia na Niemców były straszne.
spojrzenie moje na tych oficerów, był kapitan dwóch lejtnantów, poruszników i sierżant, pisarz i skarbnik, wszyscy uciekli. Została kompania bez dowództwa, bez dokumentów, bez stempli, bez kart żywnościowych. Zaczęła się nasza gehenna. Zobaczył nas pruski oficer, Prusak twardy. Pyta się, a skąd się wzięła taka kompania polskich bandytów? Rozdzielić ich. I rozdzielili plutony. Każdy pluton musiał iść gdzie indziej. Jeden pluton poszedł kopać rowy. Został wykoszony przez lotnictwo amerykańskie kompletnie. Inny pluton gdzieś poszedł, to nie wiemy gdzie. Ja z moim plutonem poszedłem. Taki młodszy, młody gefreiter prowadził nas do Menden. W Menden byliśmy tak słabi, że jak szło się po schodach, to się chwytało rękami za kolana, podnosiło się nogi, żeby można iść po schodach. Taka była słabość. No i w pewnym ostatecznym dniu mamy się wycofać z Menden do lasu, przez las, iść do tyłów jeszcze. Stanęliśmy pod lasem, było piękne słoneczne popołudnie. Obergefreiter poszedł do telefonu, a ja do kolegów mówię, a teraz jest czas, prosto w las. Poszliśmy do lasu. Proszę was, natychmiast poszedł odgłos do miasta, do ludzi wojskowych w mieście jeszcze i sygnał, żeśmy uciekli. Drukuje się natychmiast plakaty, że uciekła do polskiej ruskiej partyzantki grupa w lesie, włapać ich. Naturalnie i Amerykanie, i Niemcy strzelali w ten las. Niemcy w nas, Amerykanie myśleli, że to Niemcy. Strzelanina była ogromna, silna, do godziny mniej więcej 12 w nocy. Nad ranem każdy podnosi głowę i patrzy się, nie ma, trzymać zdrowiu. Najpierw idzie polszturm. Wystraszeni, pędzą, nic nie widzą, bo wiedzą, że od razu by dostali albo nożem, albo karabinem. O godzinie 8 wchodzą Amerykanie do lasu. Krzyczą po angielsku. No wówczas my widzimy, że to nie jest niemiecki język. Ani turecki, ani inny. Angielski wyczułem. Biorę białą chusteczkę na lufę karabinu i powiewam. Przybliżają się Amerykanie i tak wchodzimy do, jako jeńcy wojenni, do aliantów. Potwierdzone to jest w piśmie niemieckim, które ja otrzymałem po wojnie, że ja uciekł. To było rzecz, to działo się w kwietniu. Tam po kilku dniach dostajemy się do obozu, wielkiego obozu nad Renem, w pobliżu Bonn, miejscowości Remagen. Patrzę, około 200 tysięcy ludzi, esmanów, oficerów niemieckich, wszystko takie pochorne, potulne, głowy zwieszone. Nie ma już tej buty, tej pychy germańskiej. I śmiejemy się z nich. No ale śmiech śmiechem. Tu trzeba umieć żyć w obozie. Drobne rzeczy żywnościowe, cośmy dostali, to ledwie nam starczały, żeśmy żyli. Z kolegami bierzemy gdzieś, ktoś z kolegów widocał biało-czerwoną flagę. Piękna flaga była, ktoś tam miał. Bierzemy na kijek i stawiamy na kijku biało-czerwoną flagę. Ściągają się do nas ludzie polskiego pochodzenia z całego obozu.
zgromadził się 1000 ludzi. Przetrzymali się tam kilka dni, nawet może chyba 2 tygodnie. Zjawił się polski żołnierz amerykański, polskiego pochodzenia. Ten nam się trochę zaopiekował, zorganizował trochę jedzenia. Zorganizował transport kolejowy do Szalonu. I kolejowym transportem dostali się do Szalonu, gdzie był polski obóz przejściowy do polskich sił zbrojnych na zachodzie. Tam znowu perturbacje. Tam byli ludzie polskiego pochodzenia. Za drutami innymi byli niemieckiego pochodzenia jeszcze. Byli Chorwaci. A do mojej kompanii dostało się paru Ukraińców. Ciężka była z nimi sprawa. Ja z tej kompanii sztab obozowy mnie przeniósł z tej kompanii do batalionu gospodarczego. Tam dostałem kompanię nową, gospodarczą i tam dopiero odżyłem i stamtąd wracałem do kraju. Ja wróciłem do Bielska Białej ostatnie dni października 45 i tu zacząłem po prostu nowe życie. Trudne życie, ciężkie, ale nowe. W dowód tego wszystkiego jeszcze oddaję szacunek wszystkim, którzy polegli. Wszystkim, którzy poświęcili się. Wszystkim jaszczurkowcom i ich rodzinom. Nie można zapominać o takich organizacjach jak Pomorska Jaszczurka. W roku 65-lecia zakończenia wojny postarajmy się, by nie tylko wielkie wydarzenia, wielkie bitwy tej wojny były znane, ale także czyny, które należy spisać, zapamiętać, ponieważ stanowią piękny przykład dla młodych Polaków naszych czasów.